I've several questions here. Mam przed sobą kilka pytań. And I try to answer as much as possible. Postaram się odpowiedzieć na tyle pytań, na ile if będę we don't mógł. Have enough time, jeśli zabraknie nam czasu, I'll try to answer in my lecture. Postaram się odpowiedzieć na nie podczas wykładów. There's a question, interesting question about, jest tutaj interesujące pytanie. I try to answer the question a little bit more scientific here, okay? Postaram się odpowiedzieć na te pytania z takiego bardziej naukowego punktu widzenia. First question is, najpierw to pytanie, czy miłość, Boża miłość, może być energią i dlaczego? And love is energy. Miłość jest energią. Ellen White said love is energy. I na podstawie tego, co mówi Ellen White, można tak powiedzieć, że miłość and jest energią. Also in the Bible, i również na podstawie there's Biblii many different places, jest wiele różnych miejsc, the word of God is power, które mówią o tym, że Słowo Boże jest mocą. Gospel is power. Że Ewangelia jest mocą. Yeah. Gospel is God's love. That's power. A przecież Ewangelia objawia Bożą miłość, jest Bożą miłością. And also I mentioned to you about the love activates gene. Wspomniałem wam też o tym, że miłość uaktywnia gen. Electricity activates gene. Elektryczność nawet może uaktywnić gen. Electromagnetic force activates gene. Siła elektromagnetyczna może też tego dokonać. Love is energy carried by lepton. Miłość jest energią, która jest przenoszona przez lafton. Love is definitely power. Tak więc miłość jest energią. Pytanie kolejne. Czy ta światłość, która emanowała z twarzy Mojżesza po zejściu z góry, po spotkaniu z Bogiem, była właśnie tym wpływem energii Bożej miłości? A jeśli tak, to dlaczego? Okay. Good question. Dobre pytanie. I like this question. Podoba mi się to pytanie. Moses' face was brightened when he came down from Mount Sinai after seeing with being with God for 40 days. Twarz Mojżesza emanowała Bożą chwałą, jaśniała, gdy wrócił on z góry po spotkaniu z Bogiem. When he came down, gdy zszedł na dół, his face was so shining. Wtedy z jego twarzy, z jego oblicza bił taki blask, people could not stare him, że ludzie nie mogli patrzeć na niego. What happened? I co się stało? What did he do? Co on zrobił? He covered his face. Zakrył swoją twarz. And then they could see. I wtedy mogli patrzeć na niego. Okay. Moses' face had a light. Z oblicza Mojżesza emanowało światło. Blask. Which could be blocked. I ten blask mógł być zasłonięty. By physical shade. Przez fizyczną zasłonę. So it's not spiritual light. Tak więc to nie był jakiś duchowy blask, światłość. If that was a spiritual light, gdyby to była duchowa jasność, nothing can block it, right? To nic nie mogłoby tego zasłonić. But that light coming out of Moses' face, ale ta światłość, która biła z twarzy Mojżesza, could not penetrate veil. Nie mogła przeniknąć tej zasłony. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? That was light. Że to było prawdziwe światło. What kind of light? Jakie światło? The energy carried by photon. Była to energia przenoszona przez fotony. Photon can be blocked. A fotony mogą być zasłonięte, zablokowane. So that means Moses' face were emitting large photon. Tak więc oznacza to, że z twarzy Mojżesza emanowało światło, znaczy emitowane były fotony. A photon is a particle. A foton jest cząsteczką. If you turn on more light in this room, jeśli zapalicie więcej świateł w tym pomieszczeniu, we have more photon in this room, to wtedy będzie w nim więcej fotonów. And in our retina, in the eyes, i w naszej siatkówce, w oku, there is a photon receptor. Znajduje się receptor fotonów. So more photon hits the receptor. Tak więc im więcej fotonów uderza w ten receptor, then we say, wow, it's shining. To wtedy my mówimy, o, ale tu jest jasno. If less photon, a jeśli jest mało fotonów, say, this is dark. Wtedy mówimy, ciemno tutaj the jest. Number of photon determines the brightness. Tak więc to od ilości fotonów zależy to, czy będziemy odbierać to jako jasne pomieszczenie, czy ciemne. Okay, let's say this is an iron. Powiedzmy, że to jest żelazo. And you can make this iron send photon out to you. I możecie sprawić, że to żelazo będzie wysyłać fotony w waszą stronę. Right now it is cold. To jest w tej chwili zimne. It's black. Czarne. What can I do? Co mogę zrobić? To have photon comes from this to you. Aby to żelazo zaczęło emitować fotony. Yeah, heat them. Możemy to poddać wpływie wysokiej temperatury.
Więc ja poddaję to wpływowi wysokiej temperatury. Heat is energy. Umieszczam to w ogniu na przykład, a ciepło jest energią. If I give more energy to this iron, jeśli sprawię, że to, do tego żelaza dotrze więcej energii, what happens in this iron? To co staje się z tym żelazem? Okay, you're telling me the fact. Mówicie mi o fakcie teraz. More fact. Jeszcze więcej faktów. Okay, let me explain. This is iron. To jest żelaza. There are many iron atoms. I w żelazie jest wiele atomów żelaza. Let me just draw a picture. Take out one atom. Pozwólcie, że narysuję wam, jak wygląda jeden taki atom żelaza. This is nucleus. To jest jądro tego atomu. There's a proton. To mamy proton. Neutrons. Neutrony. And electrons. A dookoła tego jądra atomu krąży elektron. And this is orbit. A to jest orbita, wokół której krążą elektrony. There's two electrons in the first orbit. Na pierwszej orbicie mamy dwa elektrony. Electrons are around. Tak więc te elektrony krążą wokół jądra atomu. There's the next orbit. Mamy jeszcze jedną orbitę. If we heat them. Jeśli będziemy podgrzewać to żelazo, umieścimy w ogniu, to co się wtedy dzieje? Co się stanie? Yes, electron speed up. Wtedy elektron coraz szybciej krąży. Because electron received the energy from dlatego, heat. Że elektron pobiera energię od tej wysokiej temperatury. Electron wtedy krąży coraz szybciej, szybciej i szybciej. If electron speed up too fast, a gdy elektron za szybko krąży, this electron cannot stay in this orbit. To wtedy nie może pozostać na tej orbicie. And electron jump to the next i wtedy orbit. Przeskakuje na wyższą orbitę. It is bigger orbit. To jest wyższa orbita. So electron comes to this. Więc elektron przechodzi na tę orbitę. And then this electron always have to come back. No ale zawsze będzie miał ten sam elektron tendencję, żeby wrócić do swojej pierwotnej orbity. Whenever energy supply. I kiedykolwiek ta energia oddziałuje na ten elektron, goes down. To wtedy on przychodzi na wyższą, ale kiedy spada so, energia, to wtedy wraca na pierwotną orbitę. So when this electron which jumped. Tak więc, kiedy ten elektron, który przeskakuje na wyższą orbitę w wyniku tej wysokiej temperatury i wraca potem z powrotem w wyniku obniżenia temperatury na tą pierwotną orbitę, to wtedy pojawia się różnica energii. I ta energia różnicy po prostu powoduje, że coś się pojawia. When this comes out, it comes out as a photon. I pojawia się ta różnica energii, powoduje, że powstaje foton, czyli cząsteczka światła. So heat. Tak więc wysoka temperatura become whole photon. Sprawia, że pojawia się foton. Okay. So that's why when so many photons comes out. Tak więc jeśli wiele fotonów pojawia się, then this iron become red. To wtedy to żelazo staje się czerwone. Right. I świeci. So, anything in this world, i cokolwiek na tym świecie, when it is given too much energy, gdy otrzymuje za dużą dozę energii, even wood, nawet drewno, you fire, gdy palicie drewno, then wood become bright red, right? Wtedy to drewno staje się czerwone. Wtedy elektrony krążą coraz szybciej i szybciej. Electron jumps. I wtedy ten elektron przechodzi na wyższą orbitę. Then electron goes back. A potem wraca z powrotem na pierwotną then orbitę. Photon goes out. I wtedy w wyniku tego emitowane są fotony. That's what happened. To właśnie ma miejsce. Love is energy. A miłość jest energią. Moses was with God for 40 days. Mojżesz był z Bogiem przez 40 dni. And Moses received so much love. I Mojżesz otrzymał od Boga wiele miłości Bożej, czyli energii. And Moses electron was. I jego elektrony wtedy o wiele szybciej poruszały się po orbicie. Now Moses said goodbye to God. I później Mojżesz powiedział do widzenia Boże. Energy level goes down, right? I poziom tej energii spadł. And the Moses electron is coming back. I wtedy te elektrony Mojżesza wracały z powrotem na tą pierwotną orbitę. Photon comes out. I w wyniku tego emitowane były fotony. And that's why. I dlatego ci, którzy patrzyli na niego, bali się. That's why they, Moses put the veil. I z tego powodu zasłonił swoją twarz. Is human cell really put out a photon? Czy komórka ludzka jest w stanie wytworzyć foton, emitować can scientists fotony? Measure the photon? Czy naukowcy mogą zmierzyć ilość fotonów yes. emitowanych przez komórkę ludzką? Tak. Yes. Tak. Scientists can measure the photon. Naukowcy mogą zmierzyć ilość fotonów emitowanych przez komórki. It is just like they can measure the radiation, right? To tak, jak są w stanie zmierzyć promieniowanie. That's why we say. To dlatego mówimy. When we meet a person, gdy spotykamy jakąś osobę, who's emitting large photons, która emituje dużo fotonów,
Then we say, mówimy wtedy, you know, he is very bright person. Wtedy mówię, on jest taką osobą, która jaśnieje. Jest taką rozpromienioną osobą. His face is shining. Ta z tej twarzy bije jakiś blask. When we meet another person, a gdy spotykamy z kolei inną osobę, you know, he's very dark. To wtedy mówimy, ta osoba jest, żyje w jakichś ciemnościach. Jest taka ponura. Wiecie, na czym polega różnica? Chodzi o ilość fotonów emitowanych przez jedną czy tą drugą osobę. Tak więc, gdy jesteście źli, gdy odczuwacie nienawiść do kogoś, wtedy emitujecie dużo mniej fotonów w cząsteczce. I to wszyscy zauważają. On jest jakiś ponury. But a man fell in love. Ale człowiek, który jest zakochany, and everybody says, to wszyscy mówią o nim. I think he fell in love. Ja myślę, że on się chyba zakochał. Because when you love one another, dlatego, że gdy kochacie kogoś, photons, to wtedy duża ilość fotonów jest emitowana przez komórki. It is possible to measure the difference. I nawet jest możliwe, aby zmierzyć tę różnicę. Let me tell you something very interesting. Pozwólcie, że powiem wam coś bardzo interesującego. A normal healthy cells, normalna komórka w naszym ciele, not selfish cells, nie jest egoistyczną komórką. They're always helping other cells. Ona zawsze pomaga innym komórkom. But when it dzieli się składnikami odżywczymi. When normal cells become cancer cells, ale gdy normalna komórka staje się komórką rakową, this cancer cell become very selfish. To wtedy ta rakowa komórka staje się bardzo egoistyczna. Cancer cell refuse to communicate with the next cell. I wtedy ta komórka rakowa nie chce komunikować się z sąsiadkami. Cancer cell does not share. Komórka raka nie chce dzielić się. Cancer cell, when there's a nutrient, cancer cell only that he wants to. Gdy są jakieś składniki odżywcze, to ta komórka raka wszystko chce tylko dla siebie. Very selfish. Jest bardzo egoistyczna. Our normal cells are not selfish. Nasze normalne, zdrowe komórki nie są egoistyczne. You know, when you in the laboratory, gdy w warunkach laboratoryjnych, when you culture the normal cell, gdy macie takie normalne, zdrowe komórki, you have more photons. To wtedy można zauważyć, że emitują one więcej fotonów. When this cell become cancer cell, ale gdy te komórki stają się komórkami raka, the number of photons decrease. Wtedy ilość fotonów gwałtownie spada. Very interesting. Bardzo interesujące. Yeah. So, Moses' face shined. Tak więc prawdą jest, że z twarzy Mojżesza biła światłość. Because Moses were emitting more photons. Dlatego, że Mojżesz emitował więcej fotonów. You know, when I was in Weimar Institute, gdy byłem w Instytucie Weimar, I remember there's one student from Nigeria. Pamiętam pewnego studenta z Nigerii. We had a student came from all over the world. I mieliśmy studentów, którzy przyjechali tam z różnych części maybe świata. She knows. And he was very spiritually happy, happy student. I on był bardzo takim szczęśliwym pod względem duchowym studentem. But he was black from Nigeria. Ale był przecież czarny, pochodził z Nigerii. You know, he was the blackest student. On był najczarniejszym ze wszystkich studentów. He looked like a charcoal. I wyglądał jak węgiel drzewny. Completely black. Całkowicie czarny. But you know what? Ale wiecie co? I think he had the most photons. Ale on emitował najwięcej fotonów. Because everybody, when you see Michael, dlatego, że każdy, kto widział tylko Michaela, you know his face is shining. To mówił, że ma taką promienną twarz. But there are many white students. A było tam wielu takich studentów, którzy mieli inną karnację, who are very dark, którzy żyli w ciemnościach. I think a number of photons determines how much love of Jesus you know. Tak więc jestem przekonany, że to właśnie od miłości Bożej, od akceptacji tej miłości zależy to, ile fotonów będziemy emitować. I know one pastor who's working in the Adventist hospital in Seoul. Pewien pastor, który pracował w szpitalu adwentystycznym w Seulu. He watched many people die. On widział wielu ludzi, gdy umierali. He watched many church elders dying. Widział, jak wielu starszych zboru umierało. Pastors dying. Pastorów. You know, he recognized the differences. I on widział różnice. The moment of death. Różnice w chwili, gdy te osoby umierały. Some people's face become so bright. I twarz niektórych osób, tych umierających osób, była taka promienna. Everybody around them can see the peace. I wszyscy, którzy to obserwowali, mogli widzieć pokój na tej twarzy. People smiling.
Te osoby uśmiechały się i umarły w ten sposób. Many church elders, ale było wiele takich osób starszych zboru, którzy bali się przed śmiercią. Maybe he's still fighting with Satan. Może te osoby nadal walczyły z szatanem. I didn't do anything wrong. Nic złego nie zrobiłem. I never missed church. Ja nigdy nie opuściłem żadnego nabożeństwa. I always paid the tithe. Ja zawsze płaciłem dziesięcinę. I never ate meat. Nigdy nie jadłem mięsa. That does not save him. Ale w tym nie ma nic, co mogłoby zbawić człowieka. Light. Światłość. Photon. Fotony. Okay. Next question. Następne pytanie. There's two questions about arthritis. Jest tutaj też pytanie dotyczące artretyzmu. And whether it can be healed completely. Czy z artretyzmu można się wyleczyć? To całkowicie wyleczyć? And also brain cell can regenerate. I czy komórki mózgowe mogą się zregenerować? So if someone has a stroke. Tak więc jeśli ktoś miał udar mózgu, can they be completely healed? To czy może wyleczyć się całkowicie taki człowiek? Have I seen those people who I czy znam przypadki healed? Takich osób, które były wyleczone, zostały wyleczone? So basically the point of this question is regeneration. Chodzi tutaj przede wszystkim o regenerację. Regeneration, yes, interesting. A regeneracja to coś bardzo interesującego. Cells die. Komórka umiera. Can cells regenerate? Czy taka komórka może być zregenerowana? For the cell to regenerate, aby komórka została zregenerowana, there's two different way. To są dwa sposoby, dwie drogi. Let's say brain cell is dead. Powiedzmy, że komórka mózgowa umiera. A person has a stroke. W wyniku udaru mózgu. The brain cells are dead. I ta komórka mózgowa jest martwa. Can brain cell regenerate? Czy ta komórka może się zregenerować? When liver cell is damaged, gdy komórka wątroby zostaje uszkodzona, zniszczona, you have hepatitis, to wtedy możecie mieć zapalenie wątroby, or you have liver cirrhosis, albo marskość wątroby. And if your liver cell can regenerate, a gdy wasza wątroba, komórki wątroby mogą się zregenerować, you can be completely healed. To moglibyście być całkowicie uzdrowieni, wyleczeni. When we are in medical school, gdy uczyliśmy się na studiach medycznych, we did some interesting experimentation. Przeprowadzono takie bardzo ciekawe doświadczenie. We had a dog. Mieliśmy psa. We anesthetized dog and we opened up dog's. Uśpiliśmy tego psa. Abdomen. I wtedy zajrzeliśmy do jego żołądka. We cut off about one third of the dog's liver out. I wycięliśmy około 1/3 wątroby tego psa. And we closed the dog's abdomen. Następnie zaszyliśmy jego ciało. Dog healed very well. I bardzo dobrze, bardzo szybko wracał do zdrowia. Guess what happened? I zgadnijcie, co się stało. After 4 weeks. Po 4 tygodniach. Dog regenerated his liver completely. Całkowicie jego wątroba się zregenerowała. And the liver regenerates very easily. Wątroba bardzo łatwo regeneruje się. You know how skin regenerates so easily. Wiecie, w jaki sposób skóra z łatwością się regeneruje? Like when you have some kind of ulcer here. Na przykład powiedzmy, że tutaj wyrośnie wam jakiś wrzód. Regenerate, it heals. I wtedy to miejsce może się zregenerować i szybko się leczy. Basically healing means regeneration. Tak więc to uzdrowienie właściwie można określić mianem regeneracji. Cells dead. Komórki są martwe. And new cells must be produced again. Więc nowe komórki mogą powstać. Muszą powstać. When we cut off the liver, gdy odetniemy wątrobę, one third of liver, powiedzmy 1/3, how liver regenerate? To w jaki sposób ona się regeneruje? And scientists found that existing liver cells begin to divide. Naukowcy zauważyli, że wtedy te pozostałe komórki wątroby zaczynają ją się dzielić. Czy to nie interesujące? How does liver cell know when to regenerate? Skąd ta wątroba wie, że ma się regenerować? Does liver cell says, oh, they cut off liver. Czy komórki wątroby mówią, o, odcięto kawałek wątroby? But when liver is healthy, ale gdy wątroba jest zdrowa, they have not much cell division. One wtedy nie dzielą się za bardzo. Ale gdy odetniecie kawałek wątroby, natychmiast zaczynają się dzielić. I rozmnażają się szybko. Gdy jakaś komórka zaczyna się dzielić,
To naukowcy zaobserwowali takie bardzo dziwne, niezwykłe zjawisko, które ma miejsce w komórce. Electrical current goes up. Wtedy podnosi się poziom tego przepływu energii, elektryczności w komórce. Then they divide. I wtedy ta komórka dzieli się. You know, last Sabbath day, ostatnio w sabat I told you, mówiłem wam, for the cell to divide, że aby komórka mogła się dzielić, it requires more energy, right? To potrzebna jest większa ilość energii. So it looked like when scientists cut off the liver, tak więc wygląda na to, że kiedy ci naukowcy odcięli kawałek wątroby, some liver cell receives energy from outside, to wtedy te pozostałe komórki wątroby otrzymują jakąś energię z zewnątrz. That's why electrical current inside that cell goes up. To dlatego więcej jest tego przepływu energii, elektryczności w tych komórkach. Then they divide. I wtedy one zaczynają się szybciej dzielić. It is very easy for the liver to divide. I wątroba z łatwością może very się dzielić. Easy thing for the liver cell to regenerate. Nie ma najmniejszego problemu, aby komórki wątroby mogły się dzielić. But you know, if we give to that dog like alcohol and all this bad thing. Ale jeśli tego samego psa po odcięciu fragmentu wątroby będziemy karmić z żywnością, poić go alkoholem. And we give stress. I będziemy oddziaływać jakimś stresem na niego. Then it doesn't regenerate. To wtedy te komórki nie będą się regenerować. It needs iskra. Dlatego, że potrzebna jest do tego iskra. Yeah. If dog is under the stress. Jeśli pies znajduje się pod wpływem stresu, regeneration is very poor. To wtedy ta regeneracja przebiega o wiele gorzej. To jest bardzo okay. Interesujące. So already existing cell divide and produce new cells. Tak więc jeśli ta istniejąca komórka będzie się dzielić i wytwarzać nowe komórki, that's easiest way to regenerate. To jest to najprostszy sposób regeneracji. But in case of brain it is a little bit different. Ale w przypadku mózgu rzeczy mają się nieco inaczej. Pre-existing matured brain cell does not seem to be dividing at all. Taki dojrzały mózg, który już istnieje przez dłuższy czas, komórki takiego mózgu wydają się mieć problemy z podziałem. Well, that's why nie chcą się dzielić tak łatwo. That's why when we're in medical school, to dlatego, gdy studiowaliśmy medycynę, and we learned that the brain cell never regenerate. To dowiedzieliśmy się, że komórki mózgowe nigdy się nie regenerują. But very recently, about 2 years ago, ale ostatnio, jakieś 2 lata temu, in Princeton University, na Uniwersytecie Princeton, scientists found out, naukowcy odkryli, after the death of the brain cell, że po śmierci komórki mózgowej, there's new brain cells comes up. Pojawiają się inne nowe komórki. They found regeneration. Więc odkryli coś, co możemy nazwać regeneracją. They said, why? Więc, where are these coming from? Więc zastanawiali się, jak to się dzieje. Let me show you this picture. This is article says new nerve cells for the adult brain. Ten artykuł nosi tytuł nowe komórki nerwowe dla dorosłego mózgu. It says contrary to dogma. W przeciwieństwie do teorii, dogmatu. The human brain does produce new nerve cells in adulthood. W przeciwieństwie do tego twierdzenia, że te komórki mózgowe się nie regenerują, okazuje się, że ludzki mózg może wytworzyć nowe komórki mózgowe w przypadku nawet dorosłych osób. So this is now completely established scientific fact. Tak więc w tej chwili jest to całkowicie udokumentowany naukowy fakt. Now how do they regenerate? W jaki sposób dochodzi do tej regeneracji komórek mózgowych? I need to show you this picture to explain this. Pokażę wam to zdjęcie, aby lepiej to wyjaśnić. This is our blood cells. Tutaj widzimy komórki występujące w krwi. T-cell, B-cell, komórki T, B. White blood cells. Czyli inne białe ciałka krwi również. Red blood cells. Erytrocyty, czyli czerwone krwinki. They start with this stem cells. One powstają, wszystkie powstają od tak zwanej komórki macierzystej. See, they're called stem cell. To jest właśnie ta komórka macierzysta. In the bone marrow. W szpiku kości a bone marrow constantly produces new stem cells. Stale wytwarzane są nowe komórki macierzyste. See, you ate your breakfast. Spożyliście śniadanie. You ate your lunch. Potem obiad. God is using the nutrient. I Bóg używa tych składników odżywczych. And making new cells every moment. I w każdej chwili wytwarza w was nowe komórki macierzyste.
i komórki mózgu również. These cells die every moment. Te komórki również w każdej chwili umierają. And your bone marrow produces new cells every moment. Ale cały czas wasz szpik wytwarza nowe komórki. Creation of human being. Jeśli chodzi o stworzenie ludzkiej istoty. Did not stop in Garden of Eden. To stworzenie nie zatrzymało się w ogrodzie Eden. All our skin cells die off. Wszystkie nasze komórki umierają. Okay. And komórki many of skóry, intestinal lining cells die off. Komórki wyściółki jelit też cały czas obumierają. There's constantly new cells. I cały czas stwarzane są nowe komórki. So. Tak więc. That's why some people says. To dlatego niektóre osoby mówią. 7 years later. 7 dni później. You have not a single cell you have today. Nie macie żadnej ani pojedynczej nawet komórki, którą posiadacie dzisiaj. Po 7 dniach. 7 years, yeah. Po 7 latach. It's completely replaced. Tak więc cały organizm jest jakby nowy. I don't know whether that's really 7 years is really true. Nie wiem, czy te 7 lat to tak do końca. I think scientifically speaking, it's probably less than 7 years. Ale myślę, że z punktu widzenia naukowego to będzie mniej niż 7 lat. Number 7 is so famous in the Bible. I just. Ale cyfra 7 jest tak sławna w Piśmie Świętym. My point is. Chodzi mi o to. I am being created all the time. Że ja cały czas jestem stwarzany na nowo. Every single cells will die. Każda pojedyncza komórka, którą posiadam, prędzej czy później ginie. Nawet komórki mózgowe ciągle umierają. But you know, in my brain, ale w moim mózgu they found stem cells. Odkryto również komórki macierzyste. They called the brain stem cells. Nazwano je komórkami macierzystymi mózgu. They found skin stem cells. Odkryto też komórki macierzyste skóry. They found liver stem cells. Znaleziono komórki macierzyste wątroby. There's new cells. To są nowe komórki, being produced all the time. Które cały czas są wytwarzane. That's miracle. I to jest cud. Scientists does not know how new cells are being formed. Naukowcy nie wiedzą, jak te nowe komórki są wytwarzane. There's a cells are being created. Są komórki, to są komórki, które są stwarzane. That's why we have regeneration. To dlatego mamy coś takiego jak regenerację. Let's go back to brain. Wróćmy do mózgu. Look, they found the brain stem cell. Odkryto komórki macierzyste mózgu. The stem cell matures. Ta komórka macierzysta mózgu dojrzewa. Like this. W ten sposób. So this is step number one. I to jest pierwszy krok. You see the number one here, right? Widzicie tutaj jedynkę? And step number two. I krok drugi. Is much more matured now. Wtedy jeszcze bardziej dojrzewa ta komórka. And step number three. I trzeci krok. Finally matured. W końcu ta komórka już całkowicie dojrzewa. Whether you're gonna have a good regeneration or sometimes you don't regenerate. Czasami ta regeneracja przebiega w prawidłowy sposób, a czasami nie. They did have a very interesting animal experimentation. Przeprowadzono takie bardzo ciekawe doświadczenie na zwierzętach. Okay, this is another scientific paper shows. To jest inny artykuł naukowy. Astroglia induce neurogenesis from adult neural stem cells. There is a cell called astroglia in the brain. Tutaj jest coś takiego jak właśnie to, co zostało określone taką nazwą. Komórki glejowe gwiaździste. Dobrze. Okay, good. Mhm. Poszukamy jeszcze jakiegoś innego zdjęcia mózgu. Okay, here we go. O, tutaj mamy dobre zdjęcie. Yeah, the brain. Tutaj mamy mózg. This is a matured nerve cell, a brain cell. To jest dojrzała komórka mózgowa. And this is astroglia. A to jest właśnie gwiaździsta komórka, tak? Gwiaździsta komórka glejowata. Astrocyty. Okay. This astrocyte is not exactly brain cell. Tak więc te astrocyty nie są jeszcze do końca komórkami mózgowymi. And this cell sort of take care of, helps, supports brain cell. I te astrocyty w pewnej mierze jakby podtrzymują, zajmują się tymi komórkami mózgowymi. So they supply some nutrient to the. Dostarczają im składników odżywczych. Okay, this is a supportive cell. To są takie komórki, które spełniają zadanie pomocnicze. And recently scientists found out. I ostatnio naukowcy odkryli. There's a certain gene. Że znajduje się w nich pewien gen. In this astrocyte. W tych astrocytach. And this is activated. Które są uaktywnione. And it produces some kind of substance. I wytwarzają wtedy pewną substancję. Which can stimulate, która może stymulować brain stem cell to become
komórki macierzyste mózgu, aby stały się dojrzałymi komórkami mózgowymi. And let me show you another interesting picture. Pokażę wam za chwilę kolejne ciekawe zdjęcie. This is the New York Times. Ten artykuł pochodzi z czasopisma New York Times. New York Times, October 15th. This is 1999 roku. New York Times reported this. Brain may grow. Mózg może wzrastać. W mózgu mogą pojawiać się każdego dnia nowe komórki. And let me show you this picture. Jeszcze na to popatrzmy. Here this is stem cell grows. Tu mamy komórkę macierzystą, która rozwija się, dojrzewa i staje się dojrzałą komórką. Interesting thing is. Interesujące jest. You see the four mouse here. Tutaj widzicie cztery myszy. Four mouse. And this is where you have four mouses. I tutaj też mamy cztery myszy. Living in different conditions. Tylko żyją w różnych warunkach. In this mouse, in this environment, there's nothing else to do. W tym środowisku myszy nie mają nic specjalnego do zrobienia. But in this environment. Ale w tym otoczeniu. There's many fun. Znajduje się wiele różnych takich urządzeń do zabawy. And they measured how fast the brains regenerate. I zmierzono, jak szybko regenerować się mogą w przypadku tych myszy komórki mózgowe. Oh, they found. I odkryto, in this environment, że w tym środowisku, bogatym w te urządzenia do zabawy, brain cell regenerate much faster. Komórki mózgowe bardzo szybko się regenerowały. And this environment, a w tym środowisku much less. O wiele mniejszym stopniu miało to miejsce. So, for the brain cell to regenerate, tak więc, aby komórka mózgowa mogła się zregenerować, it need iskra. Potrzebna jest iskra. So, like when you are sitting here listening to the lecture. I tak na przykład wy siedzicie tutaj i słuchacie wykładu. And learning, wow, God loves me. I słuchając tego, co mówię, mówicie, o, Bóg mnie kocha. You know how important it is? Wiecie, jak ważne to jest? It makes you younger. To sprawia, że możecie stać się młodsi. That's why if you read the Bible. I dlatego, gdy czytacie Biblię. When you're blessed by God, gdy jesteście pobłogosławieni przez Boga, Bible says your days will be longer. A Biblia mówi, że wasze dni są wtedy przedłużone. You live longer. I żyjecie dłużej. It is a scientific fact. I to jest naukowy fakt. Because when we are closer to God, dlatego, że gdy my zbliżamy się do Boga, we have more iskra, more love, to wtedy otrzymujemy więcej iskry, więcej miłości. We actually become younger. I faktycznie stajemy się coraz młodsi. So that's why when we go to heaven, to dlatego, gdy udamy się do nieba, you know, nobody will die. To tam nikt nie umrze. Because the stem cells comes all the time. Dlatego, że cały czas będą pojawiać się nowe komórki macierzyste i nikt nie umrze. Eternal life życie wieczne eternal life is a scientific fact. Jest naukowym faktem. Okay. And somebody mentioned that what do you mean by you know that God created the woman from the man's rib? I ktoś powiedział mi kiedyś, co ma pan na myśli, mówiąc, że Bóg stworzył kobietę z żebra mężczyzny. It sounds like a fable, isn't it? To brzmi jak bajka. But you know what? Ale wiecie co? It's a scientific truth too. To jest również naukową prawdą. Because if you know about stem cells, dlatego, że jeśli posiadacie wiedzę na temat komórek macierzystych, when your mother was pregnant for you, gdy wasza matka znajdowała się w ciąży i wy znajdowaliście się w jej łonie, what were you? To kim byliście wtedy? You were the stem cell. Byliście komórką macierzystą. Yeah. You were the stem cell. Byliście komórką macierzystą. So, if God has only one stem cell, więc jeśli Bóg posiada tylko jedną macierzystą komórkę, he can give iskra, to wtedy może dodać swoją iskrę, he can multiply the cell, i może rozmnożyć tę komórkę, create one, i stworzyć was. Okay. So, God was looking for a stem cell. Tak więc Bóg po prostu szukał komórki macierzystej. Potrzebował komórki macierzystej. Well, God can take Adam's brain out to get the stem cell. Oczywiście Bóg mógł wziąć taką komórkę macierzystą z mózgu Adama. But then Adam will become dumb, you know. Ale gdyby Bóg wykorzystał do tego mózg, to Adam mógłby być sparaliżowany albo niemy. So, you know what the best
place to get the stem cell was the womb. I dlatego najlepszym miejscem, aby pobrać komórki macierzyste, było żebro. We doctors know. My lekarze wiemy. It is very difficult to find any cells in a long bone. Że bardzo trudno jest znaleźć jakąkolwiek taką komórkę w długich kościach. But the stem cells are much more produced in the flat bones. Ale o wiele więcej komórek macierzystych jest wytwarzanych w płaskich kościach. Like jak skull bone, you know? Jak na przykład kości czaszki. But if God take off some of the skull bone, ale gdyby Bóg wziął taką kość, która ukrywa mózg, to byłby problem. Ciągle chodziłby z ręką na głowie. It's very dangerous. To byłoby bardzo niebezpieczne. So God cannot take off skull bone. Więc Bóg nie pobrał komórki macierzystej z jego czaszki. There's a flat bone in the hip bone here. Ale jest jeszcze płaska kość w biodrze. If God take off some of the hip bone, then gdyby Bóg wziął, pobrał komórki macierzyste właśnie z tej kości, to wtedy Adam mógłby kuleć. Then there's też byłby problem. There's vertebrae. Ale jeszcze mógłby z kręgosłupa. If God wziąć take kawałek. Off one of Adam's vertebrae, ale gdyby Bóg zabrał Adamowi jeden krąg, Adam will always have a backache. To Adam zawsze miałby problem z bólami krzyżowymi. Cannot have a sex life with a woman, I guess, yeah. I nie mógłby być zdolny do współżycia seksualnego nawet wtedy. Ewa byłaby bardzo niezadowolona. It's no good. I to byłoby naprawdę czymś bardzo nieszczęśliwym. You know what's the best place? Wiecie, jakie jest najlepsze miejsce? Taking out one of the ribs. Właśnie pobranie fragmentu żebra. That's where the plenty of the stem. I tam jest bardzo dużo komórek macierzystych. No complication. I nie spowodowało to żadnych komplikacji. Take out a little bit of the rib. A gdyby wziął fragment na przykład wątroby? And rib bone regenerate pretty good. Przepraszam, jeśli wziął kawałek tego żebra, to żebro i tak z łatwością może się zregenerować. Czy nie jest to czymś naukowym? So women are not made from the rib. Tak więc kobieta tak naprawdę nie została stworzona z żebra. Women were created from the stem cell taken out from the rib. Ale kobieta została stworzona z komórki macierzystej, która została pobrana z żebra Adama. Isn't that wonderful? Czy to nie cudowne? Bible is very, very scientifically true. Tak więc Biblia jest pod każdym względem naukową prawdą. Brat Jankowski pyta, czy brat Lee widzi jakieś znaczenie w tym, że kobieta została stworzona z żebra, że może mężczyzna powinien dominować nad kobietą, czy takie to ma znaczenie? Well, that's very good question. To bardzo dobre pytanie. You know Chinese character. Znacie, widzieliście może litery chińskie? Do you know what it is? Wiecie, co to jest? Chinese character. To jest chińska litera. This is a human. To ta litera oznacza człowieka. Why this is human? Dlaczego to jest człowiek? They say, for the human being become a true human being. Oni mówią, że aby człowiek stał się prawdziwą ludzką istotą, it requires two persons. To potrzebne są do tego dwie osoby. Man, mężczyzna and woman. I kobieta. Why is this? Dlaczego tak jest? Woman comes out from the rib of the man. Dlatego, że kobieta powstała z żebra mężczyzny. And the Bible says, a Biblia mówi, woman is a helper, że kobieta jest pomocą. Helper does not mean secretary. Pomoc nie jest równoznaczna z sekretarką. Helper does not mean the slave. Pomoc nie oznacza również niewolnika. You know what helper means in the Bible? Wiecie, co oznacza pomoc w Piśmie Świętym? Do you know who is being called helper? Wiecie, kto jest nazwany takim pomocnikiem? Holy Spirit. Duch Święty. Holy Spirit. Duch Święty nosi taką nazwę. So, woman must be like a Holy Spirit for men. Tak więc kobieta powinna być dla mężczyzny jak Duch Święty. Without woman, man cannot stand. Bez kobiety mężczyzna nie może się ostać. That was original plan of God. I taki był ten pierwotny Boży plan. So Adam says, tak więc Adam powiedział, she is flesh of, ona jest ciałem z ciała. Now flesh of my flesh. Ona jest ciałem z mego ciała, powiedział it Adam. Was really Adam and the woman's gene was exactly the same. To dlatego, że geny Adama i Ewy były takie same. It was perfect gene. To były doskonałe też geny. But when sin came in, ale gdy wkroczył grzech, it began to disturb the gene. To te geny uległy degeneracji. Do you know when woman become Eve? Czy wiecie, kiedy kobieta może zostać Ewą? Adam's wife's name was not Eve. Imię żony Adama to nie Ewa. It was a woman. Ale kobieta. But at certain point Adam changed
her name. Ale w pewnym momencie Adam zmienił jej imię. Adam says, Adam powiedział, I want you to be called Eve. Chcę, żebyś nazywała się, miała na imię Ewa. When? Kiedy to było? After the fall. And po upadku w grzech? Do you know the significance of why Adam changed his wife's name? Czy wiecie, dlaczego Adam zmienił imię swojej żony? This is very significant happening, really. To ma naprawdę duże znaczenie. I'm so surprised at the. Dziwię się bardzo. In commentaries, in theologians don't mention that. I dziwię się bardzo, że nawet komentarze teologiczne nie wspominają o tym. Wygląda na to, że Adam był znudzony i powiedział, no co, dobrze byłoby zmienić to imię. But you know what? Ale wiecie co? Adam changing his wife's name is very, very significant. Ale to, że Adam zmienił imię swojej żony, ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Enlightenment. I może oświecić nas w pewnej mierze. Do you know when Adam changed his wife's name? Wiecie, kiedy Adam zmienił imię swojej well, żony? Well, let's look at the Genesis. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową. This is something you need to know. To jest coś, co powinniście wiedzieć. It really gave me joy. I ja naprawdę bardzo się uradowałem, gdy to zrozumiałem. Genesis. Pierwsza księga Mojżeszowa. Rozdział trzeci. Okay, look. Popatrzcie na to. Verse 3:19. Najpierw wiersz 19. In your sweat your face you shall eat. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Okay, here. I wiersz 15 tego samego rozdziału. Read it. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. And here God says, seed of the woman, right? Tutaj Bóg mówi, potomstwo kobiety. Between you nasienie and the woman, kobiety. Pomiędzy tobą a kobietą. Between your seed and her pomiędzy seed. Twoim potomstwem i jej potomstwem. That means Savior Jesus will come. To znaczy, że Zbawiciel Jezus przyjdzie. Through the woman, right? Poprzez kobietę. Z tej kobiety będzie się wywodzić. Jesus will come to this world as son of man. Jezus przyjdzie na ten świat jako syn człowieczy. As seed of woman, isn't it? Jako nasienie, potomek kobiety. See, this is the moment Adam and his wife is hearing the gospel. To właśnie jest moment, kiedy Adam i Ewa zaczynają otrzymywać Ewangelię. Savior Jesus will come. Jezus, Zbawiciel, przyjdzie. As what? Jako kto? As a son of woman. Jako syn kobiety. The woman, the virgin, will bear a child. Wtedy kobieta, dziewica urodzi dziecko. And Adam took it. Adam przyjął to. The moment God finished. I z chwilą, gdy Bóg skończył. God finished verse 20. Wiersz 20. After God said this. Gdy Bóg powiedział to. And Adam looked at his wife. Wtedy Adam spojrzał na swoją żonę. Honey, kochanie. Let's change your name. Zmieńmy twoje imię. I want to call you Eve. Chcę mówić na ciebie Ewa. What does Eve mean? Co znaczy Ewa? Mother matka of life. Matka życia. You know what the mother of life means? Wiecie, co znaczy matka życia? You'll be mother of Jesus. Będziesz matką Jezusa. Jesus is the life. Jezus jest tym, który daje życie wieczne. You know what this means? Wiecie, co to znaczy? Adam received, accepted. To oznacza, że Adam zaakceptował wtedy Ewangelię. Salvation. I zbawienie. By Jesus. Przez wiarę w Jezusa. This is very, very important moment of the history of redemption. You know? To jest niezwykle ważny moment w całym planie zbawienia. This moment. Ten moment. Of salvation. W planie zbawienia. Adam is celebrating. Adam czcił tę chwilę. Salvation. Czcił moment, w którym zaakceptował zbawienie. It was so shocking to me that many theologians. I byłem zdumiony, że wielu teologów. What debating whether Adam and Eve is saved or not? Spierało się, czy Adam i Ewa mogą być zbawieni, czy nie? Because they never see that Adam and Eve repented, right? Dlatego, że nigdy nie zauważyli w Piśmie Świętym, że Adam i Ewa pokutowali. Ah, too bad. They don't know this. Ale szkoda, że nie zauważyli, nie widzieli tego. Adam and Eve accepted gospel. Adam i Ewa zaakceptowali Ewangelię. And that's why. I dlatego. Adam believed what God said. Adam uwierzył w to, co powiedział Bóg. Adam accepted God's promise of Jesus. Adam zaakceptował Bożą obietnicę Jezusa. And he looked at his woman.
Więc Adam popatrzył na kobietę i powiedział: Ty jesteś matką życia. Isn't this beautiful moment? Czy to nie piękna chwila? Yes. Tak. Then look, this is very, very difficult, right? Yeah. To jest trudny fragment. Wiersz 21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Because Adam accepted Jesus. Ponieważ Adam przyjął Jezusa. God is now putting robe of righteousness. Teraz Bóg daje im szatę sprawiedliwości. Righteousness by faith. Sprawiedliwości z wiary. See? By believing Jesus salvation. Przez wiarę w zbawienie, którego dokonał Jezus. Bóg był szczęśliwy, że mógł przekazać im tę szatę sprawiedliwości Jezusa. I wtedy Bóg powiedział, to jest bardzo interesujące. Behold, the man has become like one of us. Oto człowiek stał się taki jak my. What does it mean? Co to znaczy? The man become like one of us. Człowiek stał się taki jak my. Co to znaczy? I never been satisfied with any theological explanation of this. Nigdy nie byłem zadowolony z jakiejkolwiek teologicznej odpowiedzi, z jaką się zetknąłem w odniesieniu do tego. Anyone? Czy ktoś z was ma jakąś myśl? I know someone of you can answer. Wiem, że niektórzy z was mogą na to this odpowiedzieć. Is very easy answer, actually. I to jest bardzo łatwa odpowiedź. The man has become like one of us. Ten zwrot, człowiek stał się taki jak my, jak jeden this z nas. Is gospel. Tutaj jest Ewangelia. This is gospel. Tu can't mamy you see Ewangelię. That this is gospel? Widzicie tutaj Ewangelię? Did man become like God, really? Czy człowiek stał się naprawdę jak Bóg? No. Nie. They sinned. Przecież człowiek zgrzeszył. And only change happened was. I dokonała się pewna zmiana. Did sinners accepted Jesus? Czy ten grzesznik zaakceptował Jezusa? Gospel. Ewangelię. And the God put the robe of righteousness. Zaakceptował Ewangelię i wtedy Bóg obdarzył go tą szatą sprawiedliwości. Now, why God says they become one of us? Dlaczego więc teraz Bóg mówi, że człowiek stał się taki jak my, jak jeden z nas? Because God made them righteous. Dlatego, że Bóg uczynił tego człowieka już sprawiedliwym. So God is saying they become as righteous as we are. Dlatego Bóg tu mówi, że człowiek stał się teraz sprawiedliwy tak jak my. This is the gospel of the righteousness of faith. I tu właśnie mamy Ewangelię usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. What a treatment! Jak Bóg traktuje człowieka? Popatrzmy. That's exactly what God is saying to you today. Dokładnie to samo dzisiaj Bóg mówi do was. God says, look at Sławek. Bóg mówi, popatrz na Sławka. He became like one of us. On stał się taki jak my. That means Sławek become righteous. To znaczy, że Sławek stał się sprawiedliwy. Sławek accepted. Dlatego, że zaakceptował Jesus. Jezusa. What a gospel! Co za Ewangelia! You know, Genesis chapter 3 is most powerful gospel. Trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej zawiera wspaniałą Ewangelię, pełną mocy. Here we trying to explain factually, theologically, you know. Ale bardzo często próbujemy wyjaśnić to w taki faktyczny, teologiczny sposób. Now they know the evil and the teraz good. Oni już wiedzą, czym jest zło, czym jest dobro. It's righteousness. Ale chodzi tu o sprawiedliwość. Perfection. O doskonałość. So, these human beings are so imperfect. Te ludzkie istoty były tak bardzo pozbawione tej doskonałości. But this imperfect sinner accept. Ale ten niedoskonały grzesznik zaakceptował, przyjął krew Jezusa. By the grace of God, i przez Bożą łaskę God considers them as righteous. Bóg uznaje ich za sprawiedliwych, doskonałych. That's what it is. To właśnie o to tu chodzi. She says, a ta siostra mówi, God closed the Garden of Eden, right? Że Bóg zamknął ogród Eden God przed drove them out. Ewą i wyrzucił ich z ogrodu Eden. That's a fact. To jest fakt. Fact equals truth. Fakt równa się prawda. There's no love whatsoever. Okay. Nie ma w tym miłości. Now, there is a whole lot more than that in the Bible. O wiele więcej z takich przypadków w Biblii. Okay. That's how it is written. Dlatego właśnie nie możemy patrzeć okay. na to, co I, jest tylko napisane. I know that fact too. I ja też wiem o tym fakcie. Yeah. Look at this. Popatrzcie na to. Read this 22nd verse. Wiersz 22 przeczytajmy. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my,
zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. When God told Adam and Eve, the sinners, gdy Bóg powiedział Adamowi i Ewie, którzy byli grzesznikami, just because they accepted the blood of Jesus, że dlatego już zaakceptowali krew Jezusa, God said, David, come on of us. To Bóg powiedział, że są tacy jak my. In fact, that's not true. W fakcie, jeśli chodzi o fakt, to nie było to zgodne is z prawdą. That the fact? Czy to było zgodne z faktem? Czy tak było faktycznie? It is grace of God is saying, to łaska Boża mówi, they become like one of us. Że oni stali się jak my. Okay? If you're looking for that fact, you have to deny that. Jeśli ty szukasz tylko faktów, to wtedy musisz się tego zaprzeć. You have to feel the grace of God. Musisz odczuwać tą łaskę Bożą. Only by the grace of God, God can say they become one of us. Tylko przez Bożą łaskę Bóg mógł powiedzieć, że oni stali się tak jak my. If you read this as factually, jeśli będziecie czytać to w taki faktyczny, rzeczowy tylko sposób, now sinners found out this and that, że ci grzesznicy teraz odkryli to i to, and God is factually saying they become one of us, i Bóg faktycznie mówi, że stali się jak my, it is a great contradiction. To byłoby wielką sprzecznością. How can sinner just because know something become like a God? Jak to możliwe, że grzesznik tylko przez to, że coś akceptuje, czy coś wie, może stać się dokładnie tak jak Bóg? Impossible. To jest niemożliwe. It doesn't make any sense like that. Nie ma w tym żadnego sensu. It's because of the grace. Ale to właśnie z powodu łaski. In fact, these people are still sinners. Jeśli chodzi o fakt, to ci grzesznicy nadal są grzesznikami. By the grace of God, ale przez łaskę Bożą they become like one. Oni stają się tacy you know, jak I live in that faith. I ja żyłem właśnie I know how sinful w takiej wierze. I ja wiem, jak grzesznym człowiekiem but jestem. I believe in this. Ale wierzę w to. God says, sangli, Bóg mówi, like że sęgli jest taki you jak know what my. I say? Thank you. I wiecie, co wtedy mówię? Dziękuję. Thank you. Dziękuję. And then, i wtedy you're Bóg mówi, ty jesteś nadal grzesznikiem. You cannot live forever. Nie możesz żyć wiecznie. Please, proszę. Stay outside. Pozostań na zewnątrz tego miejsca. Yeah. And they had to go out. I musieli wyjść stamtąd. But you know what? Ale wiecie co? It is not what God says. You are sinful. Get out of here. Ale to nie jest na takiej zasadzie, że Bóg mówi, ty jesteś grzesznikiem, wynoś się stąd. No. Tak nie było. Now next verse is important. Następny wiersz jest bardzo ważny. Look. Therefore Lord God sent him out of the garden. Wiersz 23. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Now, read verse 24. I wiersz 24. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aha, aby strzegły drogi do drzewa życia. Do you know what this means? Czy wiecie, co to oznacza? They must come back to Garden of Eden. Oni muszą wrócić kiedyś why? Do ogrodu Eden. Dlaczego? Because they become one of a, they become like a God. Dlatego, że stali się jak Bóg. Because they are righteous. Dlatego, że są sprawiedliwi. They have to come back. Oni muszą wrócić. When Jesus comes back. Kiedy Chrystus powróci. You know what is a flaming sword? Wiecie, czym jest ten ognisty miecz? I feel so bad in the children's Bible storybook. Czuję się nie najlepiej, gdy czytam takie historie biblijne you know, dla dzieci. Angry cherubims are having flaming swords. Stoją obok bram raju tacy rozzłoszczeni cherubinowie, trzymając miecze w dłoniach. Poor Adam and Eve. O, biedny Adam i Ewa muszą uciekać stamtąd. Is this the truth? Czy tak wygląda I prawda? Don't believe that. Ja w to nie wierzę. Because Adam and Eve are supposed to come back. Dlatego, że Adam i Ewa mają tam wrócić. Look. Popatrzcie. To God way to the tree of life. Jeszcze raz wiersz 24, aby strzegły drogi do drzewa życia. Adam and Eve must be guarded to come back to the tree of life, right? Adam musi mieć jakiś pomocników, którzy mogliby mu wrócić do tego. So God put the angels. Tak więc Bóg ustanowił aniołów, have a flaming sword. Aby trzymali ten płomienisty ogień, what płomienisty is, miecz. What is sword? Czym jest ten miecz? Biblical meaning of sword? Jakie ma znaczenie ten miecz? Word of God. To jest Słowo Boże. Word of God. What is a flame?
A czym jest ten ogień, płomień? Holy Spirit. To jest Duch Święty. So God sent angels. Tak więc Bóg posłał aniołów. Always lightening the way back to the tree of life. Którzy mieli przy pomocy tych płomienistych mieczy rozświetlać drogę do raju. I like to be. Chciałbym speaking to you. Mówić do was. The flaming sword. Chciałbym mówić do was przy pomocy takiego miecza, which I receive from these angels. Który mógłbym otrzymać od tych aniołów. So we may all go back to the tree of life. Tak abyśmy wszyscy mogli wrócić do Edenu, do tego Amen. Miejsca. Amen. Amen. Amen.